giełdy scentralizowane i giełdy zdecentralizowane. Które są lepsze, które warto używać? O tym dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Kryptomasters przedstawiają... Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem o giełdach zdecentralizowanych. Przy okazji powiem, czym są giełdy scentralizowane, bo wydaje mi się, że nie każdy rozumie, na jakiej zasadzie działają te giełdy. A jeżeli nie rozumiesz, na jakiej zasadzie działają te giełdy, to ciężko jest porównać jedną z drugą. Na początek, oczywiście, jak zawsze musicie pamiętać, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Jest to tylko i wyłącznie moje własne zdanie i ja nikogo nie zachęcam, ani nie namawiam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie obiecuję żadnych zysków. Jeżeli jesteś początkujący w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika, który na pewno ułatwi Ci poruszanie się po tym świecie kryptowalut. Znajdziesz tam wiele odpowiedzi na pytania, które sobie zadajesz, jak i również instrukcje do rejestrowania się na giełdach, do zakupu kryptowalut, do instalowania portfeli, także zapraszam do pobrania poradnika. A jeżeli chcesz zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, to w miejscu na opis pod tym filmem znajdziesz linki do giełd takich jak BitBay, polskiej giełdy kryptowalut, oraz do giełdy Binance, największej giełdy pod względem wolumenu obrotów. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego filmu. I na początek, żeby dowiedzieć się, tak jak mówiłem już, co to jest DEX, najpierw musisz wiedzieć, co to jest CEX. CEX jest to skrót od Centralized Exchange, czyli giełd scentralizowanych. Giełdy scentralizowane to praktycznie wszystkie giełdy, które są najczęściej używane przez użytkowników kryptowalutowych, takie jak Binance, Huobi Global, Coinbase, Coinbase Pro, Kraken, Bitstamp, Bitfinex, Bittrex i tak dalej. Jest bardzo długa lista giełd scentralizowanych. Nawet polski BitBay, który jest chyba na 90. miejscu, zaraz zobaczymy. O, na 87. miejscu jest nasza polska giełda BitBay, jest to również giełda scentralizowana. I teraz co oznacza, że giełda jest scentralizowana? Bardzo dobrym porównaniem jest zwykły bank, w którym trzymasz swoje oszczędności. Giełda scentralizowana jest pośrednikiem, jest firmą, która oferuje usługi giełdowe. Jeżeli trzymasz swoje kryptowaluty na giełdzie, to ty ich tak naprawdę nie masz. Ma je giełda. Ty będziesz miał je dopiero, jak je z giełdy wyślesz na swój prywatny portfel. Tak samo jak w przypadku banku, trzymając pieniądze w banku, ty ich nie masz, bank je ma, a ty masz tylko potwierdzenie na koncie, że bank tyle i tyle twoich pieniędzy trzyma. Giełdy scentralizowane wymagają od nas zaufania i powierzenia naszych środków, co oczywiście wiąże się z pewnym ryzykiem. Historia pokazuje, że takie ryzyko jest bardzo realne, na przykład zhakowanie giełdy, jej bankructwo lub też po prostu zwykłe oszustwo. Właściciele giełdy mogą zawinąć manatki i uciec do ciepłych krajów z pieniędzmi swoich, jakby nie było już byłych użytkowników. Idealnym i chyba największym przykładem, biorąc pod uwagę skalę, jest upadek giełdy Mt. Gox. Jak wejdziecie sobie na Wikipedię, to możecie zobaczyć, że Mt. Gox został założony w 2009 roku. W 2010 roku stała się giełdą kryptowalutową, bo wcześniej handlowali oni kartami Magic, a w lutym 2014 roku giełda Mt. Gox zawiesiła transakcję i już nikt dostępu do tej giełdy nie miał. Czy to był upadek? Tego do tej pory tak naprawdę nikt nie udowodnił. Właściciele giełdy twierdzą, że zostali okradzeni i to doprowadziło do bankructwa, ale do dziś są spekulacje, że sami przywłaszczyli sobie środki klientów. Ale niektórzy z Was pewnie powiedzą, nie, niemożliwe, żeby na przykład największa giełda kryptowalutowa Binance mogła sobie tak po prostu zniknąć. No to Wam powiem, że Mt. Gox obsługiwała 70% globalnych transakcji bitcoinami w 2013 roku, a Binance nigdy nie osiągnie takiego wyniku. Hakerzy ukradli z tej giełdy ponad 850 tysięcy bitcoinów, 2 tygodnie później odzyskano 200 tysięcy bitcoinów, a 650 tysięcy pozostało na portfelach złodziei. Ogólnie historia giełdy Mt. Gox jest długa i zawiła, ale polecam się z nią zapoznać. Mówię o niej tylko dlatego, żebyś wiedział, na jakie ryzyko przystajesz, trzymając swoje kryptowaluty na giełdzie. Także możemy sobie podsumować, co to są giełdy scentralizowane i czym się cechują. Są scentralizowane, czyli zarządzane przez instytucje. Ty powierzasz swoje środki tej giełdzie, czyli jest potrzeba zaufania, jest duże ryzyko utraty środków i tutaj nie ma co się oszukiwać, oraz portfele. Jeżeli trzymasz pieniądze na giełdzie, to ty ich nie trzymasz na swoim portfelu, tylko na portfelu giełdowym, do którego ma dostęp giełda i jej pracownicy. Ale giełdy scentralizowane nie są takie złe i mają jednak też plusy. Na pewno są dużo szybsze i wydajniejsze niż DEXy. I główna, podstawowa cecha to jest wsparcie techniczne obsługa klienta od strony giełdy. W razie problemów jest się do kogo zwrócić. Na większości DEX-ach tego niestety nie ma. Dobra, tyle o CEX-ach. Przejdę teraz do tematów DEX-ów. Decentralizacja. Główną cechą zdecentralizowanej giełdy jest jej sama zasada działania. DEX działa bez pośredników, łącząc ze sobą bezpośrednio kupującego i sprzedającego i realizując transakcje z wykorzystaniem smart kontraktu bez możliwości ingerencji nikogo z zewnątrz. W dużym uproszczeniu mówiąc, nie musimy nikomu powierzać naszych kryptowalut, żeby nimi handlować. W giełdach scentralizowanych, tak jak już mówiłem, przechowujesz środki na portfelu giełdowym, do którego mają dostęp twórcy tej giełdy. Portfel. W DEX-ach podpinasz swój prywatny portfel do giełdy. Nikt nie przyjmuje od nas żadnych środków. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest znacznie większe niż w CEX-ach. Po pierwsze, awaria takiej giełdy nie ma wpływu na dostępność Twoich środków, bo przecież oni ich nie trzymają. A po drugie, to DEX-y są dużo mniej narażone na ataki hakerskie, ze względu na to, że sama giełda nie posiada środków użytkowników, a tym samym nie ma tak ogromnej ilości pieniędzy czy też kryptowalut, żeby kusiła hakerów próbą włamania się i kradzieży. Prywatność. Większość DEX-ów nie wymaga weryfikacji tożsamości, bądź jest ona szczątkowa. Co więcej, niektóre z nich nie wymagają nawet zakładania konta do wystawiania ofert. W przeciwieństwie do giełd scentralizowanych, gdzie większość giełd scentralizowanych wymaga od Ciebie zrobienie KYC, podanie danych osobowych, wysłania zdjęcia dokumentu, robienie sobie jakieś selfie itd., itd. Wiedzą o Tobie praktycznie wszystko. Opłaty. DEX-y są tańsze od CEX-ów, a niekiedy w ogóle bez opłat. Nie ma też opłat za wpłatę i wypłatę środków, dlatego że sama giełda żadnych środków od nas nie przyjmuje. To są główne zalety DEX-ów, ale żeby nie było tak kolorowo, DEX-y mają też swoje wady. Główną z nich jest na pewno płynność. Wolumeny na giełdach zdecentralizowanych rosną ostatnio w dosyć szybkim tempie, mówiłem o tym w ostatnim odcinku z wiadomościami ze świata kryptowalut, ale nadal są jeszcze bardzo małe. Często ciężko jest coś sprzedać, a różnice cen z giełdami scentralizowanymi bywają bardzo duże. Dodatkowo realizacja dużych transakcji jest praktycznie niemożliwa na giełdach zdecentralizowanych. Dodatkowo minusem jest wybór. Większość DEX-ów opartych jest na protokole Ethereum i obsługuje sam Ether oraz tokeny na ich blockchainie. Kolejnym minusem na pewno jest obsługa, ponieważ korzystanie z nich jest dużo mniej intuicyjne i często wymaga ciągłego dostępu do internetu w celu zrealizowania zamówienia. Giełdy DEX również nie posiadają par z walutami fiducjarnymi, czyli z dolarami, złotówkami czy też funtami. Mówię, większość giełd, w sumie wszystkie oprócz jednej, jaką znam, nie posiada walut fiducjarnych, co zmusza użytkownika do korzystania z więcej niż jednej giełdy. Wyjątkiem jest tu chyba tylko BISQ, zdecentralizowana giełda, na którym można kupować kryptowaluty za waluty fiducjarne, ale na niej też jest bardzo mały wolumen i różnica ceny jest dosyć spora. Kolejnym minusem jest obsługa klienta. Prawie wszystkie DEX-y nie mają możliwości połączenia z obsługą klienta, bo jej po prostu nie ma. Jeżeli popełnimy jakiś błąd, to jego cofnięcie najprawdopodobniej nie będzie możliwe. Najpopularniejszą giełdą zdecentralizowaną jest giełda IDEX. Obsługiwała ona do niedawna ponad połowę wszystkich transakcji, jakie są realizowane na DEX-ach, ale zobaczcie, jak mały ma wolumen. Jest to niecałe $1,200,000 w porównaniu do na przykład giełdy Binance, jak możemy zobaczyć, ma 2,332 mld, także nie ma tutaj w ogóle o czym rozmawiać. Ale żeby nie było, że porównuję giełdę zdecentralizowaną do największej giełdy kryptowalutowej, jaka jest, porównajmy ją do giełdy BitBay, naszej polskiej, na której też nie ma zbyt dużego wolumenu, a jednak ma te prawie $13 mln. IDEX, przypominam, ma 1,200,000. Także bardzo mały wolumen, co przekłada się na duże różnice cen oraz małą płynność na tych giełdach. I co ciekawe i również dosyć intrygujące, to to, że na giełdzie IDEX jest obsługa klienta. Tak, giełda zdecentralizowana z obsługą klienta. Moim zdaniem bardziej powinno to się nazywać pomoc techniczna niż obsługa klienta, ponieważ oni nie rozwiążą za Ciebie żadnego problemu, a jedynie powiedzą Ci, co zrobiłeś źle. I oczywiście giełda IDEX wprowadziła KYC. Na giełdzie zdecentralizowanej jest KYC. Nie jest to obowiązkowe, ponieważ przy rejestracji wystarczy podać imię, nazwisko, maila i kraj, ale przy depozytach większych niż $5,000 trzeba już przejść KYC. No cóż, widzimy jednak, że nie wszystkie giełdy zdecentralizowane KYC nie mają. Tutaj też widzimy, że demonstracyjna wersja IDEX 2.0 jest już dostępna. Powiem szczerze, że nie wiem, czym ona się będzie różnić. Nie sprawdzałem tego, także nie będę o tym opowiadał. Drugim takim znanym DEXem jest giełda Uniswap. Wolumen tej giełdy to już większy od IDEXa, ponieważ prawie 6 milionów dolarów. Ja osobiście nie korzystałem z tej giełdy, także nie za dużo mogę o niej powiedzieć. Kolejną giełdą, tak jak wcześniej wspomniałem, jest BISQ, na której możemy zakupić również za waluty fiducjarne. I na tej giełdzie wolumen to zaledwie 100 tysięcy dolarów, także tego wolumenu praktycznie nie ma. Można by tu jeszcze wymienić giełdę Binance Dex, ale nie do końca jest ona scentralizowana, nie będę się teraz rozwijał na ten temat, ale ta nazwa przy tej giełdzie to trochę przesada moim zdaniem. Niegdyś dosyć dużą giełdą zdecentralizowaną była też EtherDelta, ale niestety giełda została obciążona karą w wysokości 400 tysięcy dolarów za nielegalny obrót papierami wartościowymi, a konkretnie swoimi tokenami. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w USA obciążyła założyciela platformy taką karą za właśnie obrotem własnymi tokenami, które sprzedawał na ich ICO. Nie wiem w sumie, dlaczego nie ma żadnych danych na CoinMarketCap z tej giełdy i nie wiadomo, jak sobie radzi po obciążeniu karą, ale jak wejdziemy na ich stronę internetową, to widzimy nawet, że ona już się nie nazywa EtherDelta. Coś pamiętam, że czytałem, że giełda EtherDelta upadła po tej karze, ale nie mogę wygrzebać tej wiadomości. Wielu z Was pewnie zastanawia się, dlaczego nie wspomniałem o na przykład Kyber Network, a otóż dlatego, że nie jest to stricte giełda. Jest to protokół, który działa na innych zasadach niż DEXy. Tak samo jak ZeroX też nie jest giełdą, tylko protokołem, który te giełdy, zdecentralizowane oczywiście, i ich orderbooki łączy i poprzez to możemy korzystać z kilku giełd zdecentralizowanych na jednej aplikacji. Jest jeszcze wiele innych DEXów, ale raczej nie ma sensu o nich wspominać. Myślę, że po obejrzeniu tego filmu będziecie mieli jasność, jak działają giełdy zdecentralizowane i czym różnią się od giełd scentralizowanych. Ja bardzo lubię giełdy zdecentralizowane, nie są one tak trudne w obsłudze, jak niektórzy opowiadają, ale faktycznie trzeba tej obsługi się nauczyć, bo jest nieco inaczej niż na normalnych, tradycyjnych giełdach. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Na dzisiaj to będzie wszystko. Trzymajcie się, cześć!